Halo, halo widzowie. Witam was w kolejnym odcineczku ze Skyrima. Jak wiecie, pamiętacie, pora na zdobycie Dragon Scrolla. No i żeby go znaleźć, no po prostu trzeba się udać na drugi koniec tejże mapy. Także bierzemy się do dzieła. Razie przechodzimy ten Dragon Reach. Dragon Reach, tak. Przechodzimy. O. No, przechodzimy to miejsce i lecimy dalej z fabułą. O, wiecie co jest najlepsze, widzowie? O. Miałem powiedzieć, że nic nie widzę. Miałem czarny ekran, ale no. Na OBS-ie miałem podgląd i wszystko widziałem, na całe szczęście. Już tyle dobrego. Dobra, regenka many musi być jakaś. No, ranet nie, skąd do mnie strzelałem, nie? Że gdzieś tutaj ma być farmer w tą stronę, ale co, że na górze? Nie wiem. Raczej ta. No ale plujemy na niego. Biegniemy dalej. Silent City. Najgorsze, widzowie, jest to, że się boję wchodzić w te miejscówki z modów, bo i tak nie mam już części rzeczy z tych modów przez tą aktualizację. Niektórych tekstur też już nie mam. To jest główny powód, no ale też mówię, to jest główny powód, dla którego robimy główną fabułę. No i później się za kolejną grę weźmiemy po prostu. To się za nim? A, nie, po prostu tak jakoś dziwnie. A, no tak, okej. Tak. Dobra, idziemy. Łyczek monstera i lecimy. A, sobie wymyślił. Od tego triataku bardzo mocno zależy, jaki żywioł akurat wejdzie, nie? W sumie do końca też nie wiem, jak to ma działać. No i dobra, no i jestem, nie? Mam leksykon włożyć. O Jezu, jak to się robiło? A, bo na pewno pamiętam. O jest, teraz. Bota.
Nice. Dobra, otwieraj to, dziadu. Zły jest mi potrzebny. Ora, ten leksykon to mi do dupy lata. Dam wam mały spoiler, do czego jest ten leksykon. On daje wam questa z Hementus Marą. Z jedną z Dedr, tak? Dedr? Nie chcę teraz w błąd prowadzić nikogo. Ale jak pamiętam, to z Dedrą był. O, jakoś tak. Idziemy na gardło świata. This wouldn't be the first time that I've traveled with a wanted criminal. You have it. O, cześć, Parturnak. Wiecie co mi wykusi widzowie? Tą to Wagdej na miejscówkę zobaczyć, gdzie ona jest. Tam. Mam jeszcze chwilę. Kusi mnie to zobaczyć. Dobra, nie mamy tu dostępu. Trudno. Dobra, to czytamy. To nam teraz opowie historię i nauczy nas krzyku. Aha, dwóch na jednego. A, egzekuta mu robi. Fajna zbroja ma. A to inny smak. To jest on. A to jest to samo miejsce, nie? Ale dużo smoków tu leży.
mamy to. No ktoś tu zginie i tak głupio. Mam wrażenie. Nie pamiętam do końca tego, ale ktoś tu głupio ginie. Tak mi się wydaje. I teraz, nie. O, no, zabiłem. On też teraz padnie, on się wycofuje i scrolla używa. No, coś za coś, nie? Dobra, ale nauczyliśmy się też tego krzyku. Zgaduję, że zaraz będzie testing. O, jak szybko ten testing. To było które? Dobra, ale to też trzeba trafić, nie? No właśnie, dlatego Arturnax mi tu nie pomaga. On tylko obserwuje tę walkę. Znaczy ogólnie to jest krzyk dla takich wojów bardziej, nie? Bo zazwyczaj smoki mają problem z tym, żeby wylądować. Nie wiem, czy w ogóle to załapało jako was. Może się uda? Hit za 3000, nie? Wiecie ile to jest? No, siadaj na dupie. Wiesz, mi tu latał. Opa, chcesz? Wejknij z faunik, jeszcze latuje. Ach, on mnie pali w dupę, no. No powiem wam, widzowie, że to walka z nim nie będzie najłatwiejsza. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli teraz zmienię triatak na strzał z lightningu. Dla jednego krzykiem. Zmienię czarna lightning. Jak zmieniamy czarna lightning, to od razu potem walimy z ognia. Taki jest plan. Muszę tak to sobie. To jest runa, to my to dupie. Także to.
Ląduj, dziado. Bo to magnetne, nawet z parksami bym to nałożył, nie? O, widzicie, 3000, dobra. To jest pierwszy cel, który musieliśmy zrobić. Teraz bierzemy Summona. Możemy Atronachmarkiem się tu wspomóc. Ale akurat ja musiałem dostać jakiegoś tego. Strzelaj. Nie denerwuj mnie tym Atronachem nawet. Ten Atronach jest tak bezużyteczny ognia. Ja coś mele potrzebuję. A co mamy mele? Dużo mamy mele rzecz. Ja się boję summonować tych. Może to? O, działa, ale to jest z tego. To nie jest z tamtego moda. I teraz ognia trzeba nadupcać. Jedź na dupie. Pościu nawet kąci chce nakopać. No, doślemy cię do Soundgardu, gościu. Tak. Chcesz pogadać? A, też byłby mi wstyd, jakbym przegrał. Dobrze jest, widzowie. Udało się. To jest tak, huge. Co mogliśmy zrobić? Tak krzyknął Wusrada. A nie, oni się uczą krzyków. Jasny gwint. Ja takie to było takie Wusrada. Przesada. No jak do Parturnaxa, jak miałem tu przyjść? Ale nie, to ja chcę z Parturnaxem pogadać, jakby to jest mój ziomo, ja coś smoczy ziomo. Parturnax, pao. Jesteś. Wracam do ciebie. Nie, nie widziałem go tam. I swear to God. Także powtóreczka. Tam jesteś, dziadu. Your Zoom is... Yeah, I do.
Yun, which calls to you, Dovahkiin. Faith upon that is fine. Which calls to you in your that. Think of this as the fire. Dobra, musimy z Jarlem pogadać, czyli wracamy do Whiterun. Dawno nas tu nie było. O, masz, co ci mogę wcisnąć? Dlaczego wszystko? Poza pickaxem. Dobra. Dzięki. Siema! Tęskniłeś się za mną, dziadek, chyba, co? Już kasy nie masz, jasny gwint. Zaraz kupiłem potki na manę i tak. Coś masz tu jeszcze ciekawego? I don't think so. No, a sobie posprzedawałem. A! Oto totalna. Dobra, przejdziemy się do Jarla i na tym dzisiaj zakończymy. Pogadamy sobie jeszcze tylko z nim. Coś tam? Co? Ja tam widzę na górze? O, właśnie. Azima. Przeklęty Nazim. Właśnie 51 level mogę już sobie odblokować. Także pretty cool, pretty cool. O, dawno się nie widzieliśmy, Jarlu. No, zobaczę Dragon, co taki na. You asked me to help you, of course. You already saved Whiterun from that dragon, but I don't understand. Why let all do it? The World Eater himself. But how can we fight him? Doesn't his return? No Nord could have said it better. Now what's this nonsense about trapping? I want to help you, Dragonborn. Ulfric and General Tup, do you think they will sit idle? No. No, czyli musimy jakąś radę zebrać. No właśnie, Numinex to zapali. Dobra, widzowie. Na tym sobie zakończymy. Także dziękuję wam na razie za oglądanie i do następnego. Oh.